Z Paryża witają Dariusz Szpakowski oraz Włodzimierz Szaranowicz. Będziemy mieli przyjemność komentować to spotkanie ze stadionu Parc des Princes. Na co dzień jest to arena zmagań zawodników PSG. No, dzisiaj to jest prawdziwa piłkarska uczta. Tak, dostaliśmy właściwie, wiesz, w prezencie szampana. Piłkarze Paris Saint-Germain rozpoczęli spotkanie. To nie był udany wślizg i mamy rzut wolny. Sebastian Kehl. Marco Reus. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Za moment wznowią rzutem z autu. Marcel Schmelzer. Próbują teraz skrzydłem. Sebastian Kehl. Jest dośrodkowanie. Sebastian Kehl. İlkay Gündoğan. Uderza! Uderzenie na bramkę, ale niestety niecelne. Cała ławka rezerwowych poderwała się z miejsc. Hummels. Sebastian Kehl. Trochę się zachwiał, ale utrzymuje się na nogach. Dobrze, przebił się. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Van der Giel. Thiago Motta. No i mamy przywilej korzyści. Niektórzy sędziowie zbyt wcześnie przerywają grę. Już blisko pola karnego. No, przydałoby się dośrodkowanie. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Van der Giel. Ibrahimowicz. Thiago Motta. Gündoğan. Gwizdek sędziego, faul, no i zobaczymy, co będzie dalej. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Thiago Silva. Da Silva. PSG rozpocznie od rzutu z autu. Van der Giel. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Van der Giel. Thiago Motta. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Złe podanie i strata w środku pola. Rozpoczną grę od rzutu z autu.
Ibrahimowicz. Zlatan Ibrahimowicz teraz. Dośrodkował Zlatan Ibrahimowicz. Zdobywają bramkę. Jak go pozostawi się bez opieki, to przecież główkować potrafi. Świetne uderzenie. Takie można oglądać bez końca. Widać, jak perfekcyjnie opanował grę głową. Może nie jest to porywające spotkanie, ale prowadzą. To prawda, tę nudę przerwała bramka. Wysokie podanie do Cavaniego. Ależ walczą o piłkę. Rozejrzał się, nie chce grać sam. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Ładne dośrodkowanie. Zlatan Ibrahimowicz! No trafił wprost bramkarza. Łukasz Piszczek. Sven Bender. Blisko pole karne. Royce. Dobrze, wygrał to starcie. No i Ibrahimowicz. Atakują wzdłuż bocznej linii. Sebastian Kell. Ilkay Gündoğan. Marcel Schmelzer. Jest obrońca, gdzie być powinien i znakomicie blokuje. Gündoğan. Czy będzie strzelał? Gol! I mamy remis w tym spotkaniu. Szansa! Broni, ale piłka w grze. Zdecydowane wybicie obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Marco Reus. Ilkay Gündoğan. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. No i Ibrahimowicz. Fantastycznie z woleja. No szkoda, wynik wciąż remisowy. Ładny strzał, ale nie udało się trafić do siatki. Gündoğan. Sven Bender. Pięknie, długo, interesująco zapowiada się ta akcja. Dobra okazja, ależ niecodzienna sytuacja, piłka odbita od bramkarza, wpada do siatki. Ale znakomity moment do wyjścia na prowadzenie. Tak, to oni będą w lepszych humorach schodzić na przerwę. Hummels. Po pierwszej połowie mamy 2-1. Po 45 minutach remis byłby... Oto druga połowa spotkania. Royce. Odegrał ponownie piłkę. Sebastian Kell. Strzela! Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Próbował, ale stracił piłkę. Ładnie główkuje. Marco Reus.
Sebastian Kell. Dobre, ofensywne wyjście. Znakomite wyjście i obrona. We współczesnej piłce, szybkiej, czasami trzeba podejmować decyzję w ułamku sekundy. I on to świetnie zrobił. Technika i zgranie to są atuty, którymi imponują. I będą rozpoczynali z rzutu rożnego. Schmelzer. Nurisahin. Ilkay Gündoğan. No, już blisko pole karne. No i Ibrahimow. No, będzie gol! Nieudany strzał, za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeży. ...tej krwi, to powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Sven Bender, Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek. Blisko pole karne, może strzelać. Piszczek mija obrońcę. Piłka w pole karne. Sabaje. Znakomita wymiana. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo, poradził sobie znakomicie, koledzy będą mu wdzięczni. Wspaniała wrzutka. Ibrahimović, ale jak niewiele zabrakło słupek. Sabaje. Ibrahimović teraz. Próba w ślizgu. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Ilkay Gündoğan. Ależ niesamowity atak obrońcy. Sabaje. Cudownie dograł. Aut dla Paris Saint-Germain. Szykuje nam się zmiana. Atakują wzdłuż bocznej linii. Zlatan Ibrahimović teraz. Rzut wolny niebezpiecznie blisko bramki. Ależ bliski był szczęścia rzutu wolnego. To była niezła próba. Niewiele zabrakło do szczęścia. Ostatnie minuty meczu, jeszcze wszystko może się zdarzyć, tym bardziej, że przed nimi stały fragment gry. Trybuny szaleją, takiego dopingu dawno nie słyszałem. Mam nadzieję, że oba zespoły to poniesie. Jakub Błaszczykowski. Thiago Motta. Ibrahimović. I mamy rzut wolny na sam koniec spotkania. Nie czekają od razu, wznawiają grę. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego.
Nie zdołali przeciwnicy przeprowadzić ataku. Dobry odbiór na własnej połowie. Wciąż nie ma zmiany wyniku, niewiele już do końca, ale poczekajmy. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Będzie strzelał. Marcel Schmelzer. Van der Giel. Nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Z poświęceniem się. Mecz dobiegł końca. Zwycięstwo w meczu towarzyskim na pewno daje pewien komfort psychiczny. Mam nadzieję, że ta wygrana pozwoli zespołowi złapać wiatr w żagle.